to też parę zdań. Muszę mówić do mikrofonu? Tak, bo tak, lepiej będę słyszeć. Bardzo się cieszymy ze zwycięstwa. Generalnie z każdego zwycięstwa bardzo się cieszymy, więc to dzisiejsze było jakoby troszeczkę ważniejsze, bo gwarantuje to pierwsze miejsce przed fazą play-off. I mecz bardzo emocjonujący, myślę, mógł się podobać. Dużo walki, 16 ofensywnych zbiórek po stronie drużyny Trefla Sopot, 15 po naszej stronie, także była i walka w obronie, i celne rzuty, i parę szybkich kontrataków. Jeszcze raz bardzo się cieszę z tego, że udało nam się ten ważny mecz wygrać. Łukasz, bardzo proszę. Bardzo cieszymy się z dzisiejszego zwycięstwa, jest dla nas niezwykle cenne. Gratulujemy na pewno walki drużynie przeciwnej. Przez to spotkanie było bardzo emocjonujące i na pewno kibicom się bardzo podobało. Niemniej jednak popełniliśmy w drugiej połowie proste błędy, które spowodowały, że straciliśmy przewagę. Dziękuję. Kto z Państwa ma pytania do naszych, do trenera i do Seweryna? Nie ma. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy drugą część konferencji. Nasz trener Karys Buzniecks i Marcin Stefański. Panie trenerze, proszę. Hello everybody. Today we start very well. We control the game on the first quarter and leading. But on the second quarter we little bit lost on rhythm in offense. We missed some open shots and Procom start play better, yeah, for this moment, yeah. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj zaczęliśmy mecz dobrze. Można powiedzieć, że kontrolowaliśmy grę w pierwszej kwarcie. Natomiast w drugiej kwarcie trochę to wyglądało gorzej. Nie trafiliśmy otwartych rzutów, no a Procom zaczął grać z kolei lepiej dużo. And of course in second half it's a biggest problem because we lost John Turek, yeah. And this moment that was very important because Kuzminsk is injured. W drugiej połowie bardzo ważne było to, że straciliśmy Johna Turka i zostaliśmy z małą ilością graczy podkoszowych, bo Kuzminsk jest ciągle kontuzjowany. Of course, for that situation that is my foul because I not put him to bench, but in fourth and five, fifth foul it's him for offense foul because that it's not easy understand why it's that fourth and fifth foul it's offense, yeah. Ja przyznaję, że to był mój błąd, że go trzymałem wtedy na parkiecie, natomiast czwarty i piąty faul w mojej opinii były raczej faulami na nim. Trudno jest zrozumieć, dlaczego zostały odgwizdane. Second half, we fight to end, and I would like to say thanks to all my players. They fight to end, they show character, and play to for last minutes. We have some small chance in the last minute, but I would like to say congratulations for Procom, for coaches, for team. They play very well to end, and won, we lost the game. Yeah. Chciałem podziękować mojej drużynie, bo w drugiej połowie mimo wszystko walczyliśmy do końca. W ostatniej minucie mieliśmy małą szansę, żeby wygrać, ale ostatecznie wygrał to Procom. Chciałem pogratulować tej drużynie, ich zawodnikom i trenerom za zwycięstwo w tym ważnym meczu. Dziękuję. I proszę Was zdanie. Marcin, proszę. No tak jak trener powiedział, no, nie, że zagraliśmy pierwszą kwartę i tak naprawdę ostatnią, gdzie dogoniliśmy przeciwnika i tak gdybyśmy trafili ten może jeden rzut, to mecz by się zaczął od nowa. No niestety nie trafiliśmy, przegraliśmy, musimy wyciągnąć z tego wnioski, no bo zbliżają się play-offy, najważniejszy czas teraz. No mieliśmy trochę problemów kadrowych, nie da się ukryć, bo i sobie z Kuźmickas i John Turek nie mógł w tym meczu grać. Tak samo mieliśmy ciężką podróż do Zielonej Góry, ale to nas tak naprawdę nic nie tłumaczy. No co, trzeba walczyć dalej, zaczynają się play-offy. Chciałem tutaj pani Kindze podziękować, która sprzedała aż tyle biletów i trochę jej współczułem, dlatego chciałem to jeszcze o tym powiedzieć. Dziękuję pani Kindze. Dziękuję. Marcinie też. Dobrze, dziękuję. Czy są pytania do trenera i do Marcina? Nie,
Nie ma pytań. No dobrze, dziękujemy serdecznie.